Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy dzień, Republika Dzień, przepraszam, na naszej antenie. Zaczniemy od sprawy inspektorów nadzoru drogowego, od sprawy egzaminów, jeżeli tak to tak można nazwać, przeprowadzonych w województwie dolnośląskim. Jest z nami pan Alwin Gajadur, były główny inspektor nadzoru drogowego, obecnie doradca prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy. Witam serdecznie pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Były główny inspektor transportu drogowego. Taka drobna korekta. To ja mam tutaj błąd, ale już się poprawiam. Jakie mamy informacje najnowsze na temat losów tego pana woźniaka? Pamiętamy ujawnione materiały przez doktora Piotra Nisztora. No, jak ja tutaj postawię wazonik czy tam coś, butelkę w tym miejscu, to znaczy, że tu krótko mówiąc, te egzaminy były fikcją, a sprawa dotyczy uprawnień do ładunków niebezpiecznych, także no to w konsekwencji mogło się skończyć tragicznie. Tak, bardzo poważna sprawa, bo to są egzaminy dla kierowców zawodowych, którzy przewożą towary niebezpieczne, więc mogło dochodzić do tak naprawdę dużego zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Wiem, że jak wybuchła ta afera, główny inspektorat transportu drogowego na stronie poinformował, że pan Daniel Woźniak został zawieszony. Ja miałem informację z wewnątrz, że to zawieszenie to było wysłanie tego pana na urlop wypoczynkowy. Dzisiaj rozpoczęła się kontrola w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego oraz w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Tę kontrolę rozpoczęła pani poseł z Dolnego Śląska Agnieszka Soin. Była w Wojewódzkim Inspektoracie, była również u wojewody. Wojewody nie zastała, złożyła szereg pytań. Oczekuje pani poseł Soin na rzetelne odpowiedzi. Zobaczymy, kiedy otrzyma te odpowiedzi. Pani poseł miała również briefing przed Urzędem Wojewódzkim. Dziennikarze pytali się też rzecznika wojewody, jak wojewoda zapatruje się na tą sprawę. I rzecznik wojewody przekazał informację, że wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń wystąpił do głównego inspektora transportu drogowego pana Artura Czapiewskiego o odwołanie pana Daniela Woźniaka z funkcji dolnośląskiego wojewódzkiego inspektora transportu drogowego. Nie wiem, czy główny inspektor zgodził się, czy zgodzi się. Zapytałem się chwilę temu na platformie X ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka i wiceministra nadzorującego Inspekcję Transportu Drogowego Stanisława Bukowca. No nie mam żadnej odpowiedzi, ale tutaj się nie dziwię, bo ja wielokrotnie pytałem pana ministra Klimczaka o to, co się dzieje w inspekcji, czy wie o tych wszelkich patologiach. Pan minister nigdy nie odpowiada, to tak jakbym pytał, rozmawiał ze ścianą, więc niestety tutaj żadnej reakcji do tej pory nie było. No właśnie, jak pan skomentuje ten brak reakcji resortu infrastruktury, który jest powołany no właśnie do nadzoru nad takim przebiegiem tych egzaminów, zdobywania uprawnień, bo tutaj no mamy do czynienia z czymś, znaczy z taką kompletną bezczelnością. Przynajmniej ja to tak odbieram, no bo skoro to, co słyszeliśmy na nagraniach, po prostu świadczy o tym, że ci ludzie w ogóle nie są nadzorowani. No właśnie pytanie, jaki nadzór nad Inspekcją Transportu Drogowego sprawuje Ministerstwo Infrastruktury, również wojewoda, któremu bezpośrednio podlega wojewódzki inspektor. To są pytania, na które nie ma żadnej odpowiedzi. A jeszcze, co jest bulwersujące, to pan Daniel Woźniak został zgłoszony jako ekspert w rozpoczynającym się twinningu w Macedonii Północnej. Twinning, czyli taka współpraca bliźniacza, projekt bliźniaczy, który będzie prowadzony w Macedonii. Pan Daniel Woźniak
został wytypowany przez obecnego głównego inspektora transportu drogowego, pana Artura Czapiewskiego, jako jeden z ekspertów. Pytanie, czy będzie też tym ekspertem i czy będzie szkolił służby macedońskie, no bo to już byłoby, to byłby skandal tak naprawdę, jeżeli ten pan pojechałby jako przedstawiciel Inspekcji Transportu Drogowego do Macedonii szkolić tamtejsze służby. Więc pytań jest bardzo, bardzo dużo. Główny inspektora transportu drogowego, o właśnie pokazywany teraz pan Artur Czapiewski, też nie zabrał żadnego głosu w tej sprawie. No, można odczuć takie wrażenie było w ubiegłym tygodniu, że o tej sprawie tak naprawdę, o tej bulwersującej sprawie mówiła praktycznie tylko Telewizja Republika. I ja nie wiem, czy to było branie na przeczekanie, czy to się uciszy, czy się nie uciszy ta sprawa, ale to jest bulwersująca sprawa, ona się nie może wyciszyć. Ja też wielokrotnie na Platformie X pytałem się prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska, czy on zareaguje, bo przecież wielokrotnie ostatnio mówił, że leży mu na sercu bezpieczeństwo ruchu drogowego. A tak przeszkolony kierowca, który nie wiadomo w jaki sposób zdał egzamin, no może stwarzać gigantyczne zagrożenie w ruchu drogowym. Taki właśnie pojazd, może wyjaśnijmy, na czym polega sedno tych uprawnień, które uzyskiwali w toku tych egzaminów ci abiturienci. No właśnie, kierowcy, to są kierowcy ciężarówek, którzy przewożą tak zwane ADR-y, czyli materiały niebezpieczne. To mogą być cysterny przewożące gaz, paliwa, to mogą być pojazdy przewożące butle z gazem, mogą przewozić jakieś materiały wybuchowe, broń, czyli pojazdy, które transportują bardzo niebezpieczne ładunki. Jeżeli taki kierowca wjedzie chociażby do miasta z takim ładunkiem, nie będzie wiedział, jak się zachować, no to nie trzeba chyba nikogo przekonywać, do jakiej tragedii może dojść na drodze. Dlatego tutaj powinna być natychmiastowa reakcja wojewody, głównego inspektora transportu drogowego. Jeżeli nie było przez ponad tydzień reakcji, no to tutaj powinien zainterweniować minister infrastruktury Dariusz Klimczak albo prezes Rady Ministrów Donald Tusk. Jak widzimy, dopiero dzisiaj pojawiła się informacja od rzecznika wojewody, że wojewoda wystąpił do głównego inspektora transportu drogowego o zgodę na odwołanie pana Daniela Woźniaka. Tak jak powiedziałem, na chwilę obecną nie wiem, czy pan Daniel Woźniak już został odwołany, czy będzie odwołany, czy taka zgoda przez głównego inspektora zostanie wydana, ale pytanie, czy pan Daniel Woźniak, jeżeli byłby tylko odwołany z funkcji wojewódzkiego inspektora, to czy pozostanie dalej w Inspekcji Transportu Drogowego? Czy dalej będzie tam pracował? I to pytanie, które przed chwilą też postawiłem, czy pojedzie na twinning, czy będzie ekspertem Polski, ekspertem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i czy będzie szkolił służby macedońskie. No bo jeżeli by miał tam pojechać, bo jest zgłoszony, no to byłby kolejny skandal. Pytanie jeszcze o drugiego bohatera. No właśnie, ja chciałem zapytać, bo tam te rozliczenia tureckie, gdyby pan był uprzejmy troszkę nam przypomnieć, o co chodziło, bo to okoliczność, która no, też w trakcie programu Piotra Nisztora się pojawiła. Tak, tam też, jakby to powiedzieć, poinformowaliśmy o pewnych nieprawidłowościach. Ja się pytałem pana ministra Dariusza Klimczaka, też nie otrzymałem odpowiedzi na zadane w trakcie programu pytania. Tutaj też trzeba powiedzieć, że w tym twinningu tureckim, który odbywał się 10 lat temu, rozpoczął się w 2014 roku, takim RTA-em, przedstawicielem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Turcji był obecny Główny Inspektor Transportu Drogowego pan Artur Czapiewski. Tam też szkolił właśnie pan Daniel Woźniak, szkolił też obecny Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego na Śląsku pan Dariusz Winiarczyk, obecny dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego Głównego Inspektoratu, więc tam była stała ekipa, która szkoliła zaufane osoby obecnego szefa ITD i właśnie szkolili z tak zwanych ADR-ów, czyli przewozu towarów niebezpiecznych. Ja się zapytałem ministra Klimczaka, czy to prawda, że pan Artur Czapiewski, obecny główny inspektor transportu drogowego, inkasował od kursantów kwotę 60 euro za
korzystanie z noclegu w jego domu wynajmowanym za pieniądze Unii Europejskiej. Czy to jest prawda, bo takie głosy dochodzą od ekspertów, którzy tam jeździli? Odpowiedzi żadnej nie ma. Więc tutaj, jak się domyślam, rozliczenia tych środków tym bardziej nie ma, bo to tak jakoś mi się wydaje, że to tak właśnie jest. Czekamy na wyjaśnienia. To kieruję do pana ministra. Szanowni państwo, pytajcie się głównego inspektora transportu drogowego. Tak jest, i ministra infrastruktury, pana Klimczaka. Panie inspektorze, musimy kończyć naszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Alwin Gajadur, były główny inspektor transportu drogowego, był moim państwa gościem. Zapraszam na krótki flash informacyjny.